Czy masz świadomość? Zakończmy to szaleństwo, które chce zniszczyć Polskę i polskość, zniszczyć klasę średnią, małe i średnie przedsiębiorstwa i zabija kilkaset ludzi dziennie. Nasz protest jest powrotem do normalności, bo chcemy normalnie żyć i pracować, mówi Sebastian Pitoń, inicjator akcji Góralskie Weto. A ja nazywam się Rafał Górski. Państwo możecie w tej chwili słuchać podcastu w ramach audycji Czy masz świadomość? A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Tanajno, kandydat na prezydenta RP w ubiegłym roku, wcześniej jeden z liderów partii Demokracja Bezpośrednia, przedsiębiorca, jedna z twarzy liderów ruchu oporu wobec tego, co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o zamykanie firm w Polsce. Dzień dobry, Pawle. Witam wszystkich słuchaczy. No i cześć, Rafał. Nie zapomniałeś wspomnieć o najważniejszej inicjatywie obywatelskiej, strajk przedsiębiorców. Okej. I strajk przedsiębiorców. Pawle, pierwsze pytanie, takie trochę też związane z tym naszym wymiarem audycji i tym, co robimy w Instytucie Spraw Obywatelskich. W związku z protestami, ze strajkiem przedsiębiorców, z tą inicjatywą Góralskie Weto, pojawia się termin obywatelskie nieposłuszeństwo. Jak ty to odbierasz? Ja się bardzo buntuję przeciwko nazywaniu akcji Otwieramy. To jest akcja powszechna ogólnopolska. Pod tym hasłem, pod tym hashtagiem możecie ją znaleźć w internecie. Bardzo się burzę, gdy nazywamy to buntem, po obywatelskim nieposłuszeństwem, bo te dwa określenia odnoszą się do sytuacji, gdy obywatele robią coś wbrew prawu. No, jest ten słynny cytat Jeffersona, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli prawo staje się bezprawiem albo jest przeciwko narodowi, to naszym obowiązkiem jest z nim walczyć, stawiać opór. Ale w akcji Otwieramy nie mamy do czynienia z działalnością wbrew prawu. To jest najważniejsza sprawa. Otóż mamy przede wszystkim orzeczenia, nie jedno, jak to często w mediach się przetacza, wspominany jest wyrok sądu wojewódzkiego w Opolu. Tych wyroków już jest dużo więcej, my już w tej chwili mamy naliczone naście, ale pewno jest ich jeszcze więcej. One dotyczą spraw lustrzanych do obecnej sytuacji, otóż wiosennego lockdownu. I wtedy też wielu przedsiębiorców, nie tylko z branży gastronomicznej, ale też właśnie z branży beauty, nie podporządkowało się tym rozporządzeniom, stwierdząc, że są nielegalne. I doczekaliśmy się po 7 miesiącach orzeczeń. W tych orzeczeniach oczywiście jest część indywidualna dotycząca każdego z przedsiębiorców i ona nie może stanowić jakby instrukcji dla wszystkich, ale są części ogólnej analizy prawnej, które się powtarzają w tych wszystkich kilkunastu wyrokach. I one są jednoznaczne. Nie można rozporządzeniem ograniczyć wolności działalności gospodarczej. Niestety nie zauważam tego, aby szczególnie dziennikarze, na których powinien ten obowiązek ciążyć, wskazywali, że wolność gospodarcza jest taka sama i na tym samym poziomie zagwarantowana w Konstytucji jak wolność zgromadzeń, jak wolność do odmowy zabiegów medycznych, jeżeli się nie czujemy chętni, aby na nas je przeprowadzano. Jest to jedna z wielu wolności gwarantowanych nie tylko Konstytucją, ale też prawami człowieka, bo przecież większość przedsiębiorców w Polsce to są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. A więc mówimy o ataku na ich własność, a własność też jest chroniona konstytucją. Więc te wyroki sądu pokazują, że rząd wprowadził te ograniczenia w sposób wadliwy. W związku z tym ludzie, którzy otwierają swoje biznesy, działają w pełni legalnie. Oni się nie muszą buntować przeciwko prawu ani przeciwko rządowi.
jedyne, co robią ci ludzie, co jest być może szokujące dla społeczeństwa, to jest to, że oni stają po tej części ludzi, którzy szanują praworządność, po tej części ludzi, którzy uważają, że prawo jest jakąś wartością i stają ponad konferencjami prasowymi. Niestety przez ostatnie miesiące w Polsce zaczęło obowiązywać prawo telewizyjne, prawo konferencji prasowych. I ja to z przerażeniem obserwuję, obserwowałem dotychczas, teraz może się troszeczkę to zmienia, ale obserwowałem to w zachowaniu urzędników i policjantów. Ja słyszałem od policjanta na przykład taki oto tekst. Policjant mi mówi, proszę pana, ale dlaczego pan mi tu mówi o jakichś przepisach, o jakiejś konstytucji? To jest nieważne, my mamy teraz epidemię wirusa. Tak zostali ludzie zaprogramowani strachem, że przestali słuchać prawa, zaczęli słuchać dyktatora, który mówi ustami swojego premiera. Ci ludzie, którzy robią akcję Otwieramy, nie buntują się, to nie jest żadne weto, to jest działanie zgodnie z prawem. Otwieramy się zgodnie z prawem. Dobrze, Pawle, a powiedz mi, jak byś przekonał przeciętnego Kowalskiego, że to jest ważne, żeby małe i średnie przedsiębiorstwa dalej działały, a nie upadały, i żeby Kowalski zrozumiał ten Kowalski, który być może jest zdenerwowany albo wręcz wściekły, że przedsiębiorcy, którzy walczą o to otwarcie, narażają go na choroby, żeby zrozumiał, że to jest w jego interesie. To, co robicie. Po pierwsze, ja chciałem zaznaczyć, że według wszelkich testów, no bo nie można mówić o sondażach, nikt jeszcze takich nie zamówił, ale wszelkich testów w sondażach na najróżniejszych grupach w social media wychodzi jednoznaczny, ale to taki szokujący rzędu 70-90% poparcia wychodzi ludzi, którzy popierają to otwieranie. Wszystkie te firmy, które się otwierają, są zapełnione klientami. I teraz jeżeli pytasz mi o przeciętnego Kowalskiego, to należy tu jasno doprecyzować, bo ja nie wiem, Rafał, co to jest przeciętny Kowalski. Jeżeli przeciętny Kowalski pracuje tak jak 12 milionów Polaków w sektorze prywatnym, to ja chyba nie muszę go przekonywać, bo ten Kowalski, który pracuje w sektorze prywatnym, albo już stracił pracę, albo jego stanowisko jest zagrożone, albo ucięły mu się wzrosty pensji, które miał poprzednio, kiedy przedsiębiorcy działali pełną parą. Więc naprawdę ja nie znajduję ludzi właśnie tej grupy, to jest 12 milionów Polaków, żyjących w sektorze prywatnym, którzy by w jakiś sposób kwestionowali legalne działania przedsiębiorców w akcji Otwieramy. Owszem, jest część Polaków, którzy żyją w sektorze publicznym, i z nimi też się czasami stykam i oni są w ogóle zdziwieni, dlaczego przedsiębiorcy się buntują, bo przecież wszystko jest okej. Są pensje na kontach, podwyżki, są premie. No wiesz, i teraz pytasz mnie, jeżeli mnie zapytasz o tych, jak trzeba tych przekonać, no to wiesz, to jest niestety odwieczny problem, bardzo trudny u nas w społeczeństwie, że ludzie pracujący w sektorze publicznym mają wrażenie, że wszystkie pensje i całe finansowanie tego sektora pochodzi od rządu. To jest ten słynny mit pieniędzy pochodzących od rządu, bo to przecież rząd im wypłaca. I ja też to doświadczyłem tego stanowiska wielokrotnie, gdy rozmawialiśmy z policjantami, ja i moi koledzy, im tłumaczyliśmy na wszystkich strajkach przedsiębiorców, że ich pensje pochodzą z naszych podatków. Nie, oni mówili, że ich pensje pochodzą z rządu, bo to rząd im wypłaca pieniądze, taka jest prawda. No niestety, i teraz jak ich przekonać, no to raczej w ogóle nie jest wtedy dyskusja już o samej akcji Otwieramy, tylko najpierw musi być dyskusja o tym, skąd się biorą pieniądze w państwie i bardziej musimy rozmawiać o ekonomii. I ja poczyniłem taki film jeszcze w marcu, w trakcie korona ferii marcowych, kiedy ta panika wśród społeczeństwa rosła, ja powiedziałem, wtedy taką tezę wygłosiłem, że posłuchajcie, wszyscy się musimy zastanowić, bo koniec końców, to jest moje nagranie z marca, więc jestem dumny z tego, koniec końców ta cała panika z tym koronawirusem skończy się na bardzo prostym dylemacie. Czy bardziej się boimy jakiegoś ryzyka związanego z tą chorobą,
czy bardziej boimy się ryzyka związanego z niedoborem ekonomicznym, z ciężką sytuacją gospodarczą. Ona prędzej czy później uderzy też w administrację publiczną. Należy pamiętać, że również na Zachodzie bardzo ciężko rządom prowadziło się reformy administracyjne, które polegały na zwalnianiu dużej części urzędników. Teraz każdy rząd, czy to PiS-u, czy kolejny, a kolejny tym bardziej, będzie miał otwarte poparcie społeczne dla wszelkich redukcji stanowisk w administracji publicznej wraz z postępującym procesem cyfryzacji. Coś takiego było w Anglii, gdzie zlikwidowano 80% na przykład zatrudnienia w sektorze, raczej w sektorze, w pionie skarbowym. Stworzono coś na kształt korporacji, takie centralne urzędy skarbowe, które się komunikowały, komunikują do tej pory z przedsiębiorcami głównie elektronicznie, z biurami rachunkowymi. I to się tak skończy, więc wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy myślą, że ta akcja Otwieramy, która jest akcją gospodarczą, ona jest niezasadna, bo przecież wirus, to niech zaczną myśleć też o swojej przyszłości, o tej karierze, być może o doczekaniu do emerytury na swoich stanowiskach, bo to jest zagrożone i muszą sobie odpowiedzieć jasno. Czy bardziej się boją wirusa, czy bardziej się boją bezrobocia albo po, nie wiem, 10-15 latach pracy w administracji publicznej, poszukania sobie pracy w sektorze prywatnym. No dobrze, a co odpowiesz przedstawicielom rządu, którzy mówią o tym, że to zamknięcie jest dla bezpieczeństwa, dla dobra wszystkich obywateli i że za chwilę ono się skończy i wtedy otworzymy gospodarkę, a jak zrobimy to wcześniej, no to po prostu może być kłopot. Ja w ogóle nie chciałbym komentować tego typu uproszczonych myśli, które mnie osobiście, ale też myślę, że już dużą część Polaków po prostu obrażają nas intelekt. Ja chciałbym usłyszeć argumenty, ja chciałbym zobaczyć jakiś roadmap, bo jak na razie to jest typowa socjotechniczna gra na nadziei, a jeszcze teraz do końca stycznia. A jeszcze potem 2 tygodnie. A ja na przykład mam przecieki z rady takiej medycznej, którą premier sobie powołał i jest jasny przekaz, że nieplanowane jest otwarcie do końca marca. Co najmniej do końca marca. Więc ja w ogóle nie chcę rozmawiać na temat i nie będę odpowiadał w ogóle na te rządowe takie płytkie o niskim poziomie intelektualnym przekazy, takie bajanie ludzi. Ja mogę powiedzieć w ogóle od siebie, jak ja to widzę, nie korespondując z rządowymi bajkami. Ja to widzę tak. Nie ma pomysłu. To jest jedna podstawowa sprawa. Nie ma pomysłu. Najpierw nie było pomysłu, jak to rozegrać. Przed wyborów Morawiecki mówił, że wirus jest w odwrocie. Potem został zaskoczony. Teraz jest nadzieja w szczepionkach, ale ja akurat bardzo mocno badam ten temat i absolutnie nie odmawiając sensu tym szczepieniom, czyli okej, to jest dobry plan, tylko ja bym apelował do wszystkich słuchaczy, żeby wniknęli troszeczkę, poszukali w internecie. Czasami te informacje będą na takich stronach, które być może ludzie odrzucają, pomyślą sobie o antyszczepionkowcy, szury i tak dalej, ale tam często zdarzają się informacje, które wcale nie pochodzą z jakichś niewiarygodnych źródeł. Na przykład dzisiaj na grupie Strajk Przedsiębiorców puściłem taki film, który jest wycinkiem wywiadu z prezesem jednej z tych firm, które produkuje szczepionki. I jest to wywiad robiony na HBO, więc absolutnie można powiedzieć racjonalne źródło. I tam prezes mówi wyraźnie, szczepienia, nie ma żadnych dowodów na to, że szczepienia powstrzymują fakt, że jesteśmy nosicielami. One tylko mogą nam pomóc zdobyć odporność, ale one nie powstrzymają tego, że ten wirus w ogóle w nas nie wniknie. To znaczy on będzie wniknął, my będziemy jakby nie odczuwali skutków tego. Nie będzie tam ryzyka takiego, jakie jest teraz śmiertelności na choroby płuc, ale dalej będziemy nosicielami tych wirusów. No więc tak naprawdę pokonanie wirusa oznaczałoby go wyeliminowanie z przyrody. No i okej. Załóżmy, że to się uda zrobić, jak będzie 70% szczepień. No, dzisiaj już słyszałem opinię jednej lekarki z rządowego centrum, że ona mówi, że 30% wystarczy. Tylko przy tym tempie szczepień to znaczy, że będziemy żyć w tej sytuacji jeszcze przez 2 lub 3 lata,
A jeszcze jest jedno gigantyczne ryzyko, które ja wcale tak nie banalizuję, jak część tych ludzi, którzy się wypowiadają na ten temat, to jest ryzyko mutacji tego wirusa. Wygląda, wszystko wskazuje na to, i w sumie lekarze też nie zaprzeczają, że ten wirus ma charakter podobny do grypy. Szczepienia na grypę działają mniej więcej jeden sezon i potem na następny sezon muszą być modyfikowane. Nawet jak się uda te szczepionki na koronawirusa modyfikować szybko pod nowe mutacje, no to teraz jest pytanie, jak szybko my jesteśmy w stanie je znowu dystrybuować i znowu zaszczepić 30% społeczeństwa lub więcej. Wydaje się, że jedynym ratunkiem nie jest wcale nauka i medycyna, tylko jedynym ratunkiem jesteśmy my sami i próba oswojenia strachu. No po prostu umieramy na raka i nikt na co dzień nie myśli o tym, że 100 tysięcy ludzi rocznie umiera na raka i kto, komuś z nas się może to stać. Są wypadki samochodowe, one oczywiście mają mniejszą skalę, ale ginie ileś tam tysięcy ludzi rocznie i mimo wszystko oswajamy ten strach i wsiadamy do tego samochodu, chociaż ci ludzie, co giną, to wcale nie ze swojej winy, tylko z winy kogoś innego. Takie jest życie. Życie jest obarczone ryzykiem śmierci i nic z tym nie zrobimy. I to jest jedyny ratunek, aby się po prostu z tym pogodzić i wrócić do normalności. To jak już jesteśmy przy szczepieniach, to ciekawi mnie, co wśród przedsiębiorców mówi się o ewentualnym obowiązku szczepień. Czy przedsiębiorcy na przykład będą wymuszać szczepienia na pracownikach? Co się mówi na ten temat w środowisku? I czy przedsiębiorcy zamierzają docelowo obsługiwać tylko zaszczepionych albo z negatywnym testem na COVID-a? Czy my, Kowalscy, którzy walczymy z przymuszaniem nas do szczepień, możemy potem liczyć na pomoc ze strony przedsiębiorców, gdyby rząd na przykład chciał stosować wobec niezaszczepionych restrykcje, na przykład uniemożliwiając im korzystanie z różnych usług? Czy na pewno jedziemy na tym samym wózku? Tutaj też bardzo ważna jest semantyka, czyli znaczenie słów, bo przedsiębiorcy to jest worek, do którego możesz wrzucić na przykład, nie wiem, Wizzair, Ryanaira, możesz wrzucić IKEA i możesz wrzucić piekarnię u ciebie pod blokiem. Więc powiedzmy sobie szczerze, że ci, którzy się teraz buntują, to są mali i średni polscy przedsiębiorcy, a nie korporacje. Nie nazywałbym korporacji albo dużych firm. No, to nie są przedsiębiorcy. Dla mnie przedsiębiorca to jest człowiek, który podjął się działalności gospodarczej, a właściciel, udziałowiec, prezes korporacji to już nie jest przedsiębiorca. Więc czyniąc taką uwagę, odpowiem na twoje pytanie. Więc przedsiębiorcy w życiu nie podejmą się jakichkolwiek restrykcji, o których powiedziałeś, w sytuacji, gdy rząd mówi, że szczepienia są dobrowolne. Z prostego względu, pomijając już osobiste zdanie każdego przedsiębiorcy, jakie on ma na temat szczepień, to jeżeli rząd zwolnił wszystkich z odpowiedzialności, i lekarzy, i producenta szczepionki, to po prostu wszyscy są, my szczepieni bierzemy to na swoje ryzyko. Nikt za to nie odpowiada. To jeżeli przedsiębiorca, czyli mówimy o tych małych firmach polskich, średnich, zdecydowałby się na przymus, to jest to czynność, którą w świetle i kodeksu pracy, i kodeksu cywilnego można uznać jako podstawę do roszczenia. I raczej nikt nie zaryzykuje w sytuacji, gdy ani rząd, ani lekarze, ani producent nie odpowiada za szczepionki, aby wziąć zaś na siebie ryzyko ewentualnych, nie wiem, odczynów niepożądanych poszczepiennych i innych sytuacji zdrowotnych. No więc ja jestem spokojny, że nikt się w to o zdrowych zmysłach nie wpakuje, aczkolwiek mogą takie przypadki mieć miejsce. Do tej pory słyszałem jedynie, że taka presja jest wywierana w instytucjach publicznych i w dużych firmach, które po prostu mają za nic człowieka i nie liczą się ze swoimi pracownikami, bo na ich miejsce znajdą kolejnych i tam nie ma żadnych relacji międzyludzkich. W małych firmach są relacje międzyludzkie i taka presja, ja sobie jej nie wyobrażam, po prostu sobie jej nie wyobrażam. Jest ryzykowna finansowo i raczej nierealna ze względu właśnie na te bliskie relacje z pracownikami. No i
I jak poobserwujesz grupę Strajk Przedsiębiorców, to znajdziesz tam, że zresztą to też było widać w zeszłym roku, my jako jedyni sprzeciwialiśmy się nielegalnemu nakazowi noszenia masek i znajdziesz tam mnóstwo treści i wszyscy słuchacze też znajdą mnóstwo treści dotyczących właśnie rozsądnego podejścia do szczepionek. My nie jesteśmy fanatycznymi antyszczepionkami, my jesteśmy zwolennikami dobrowolności, i to dobrowolności rozumianej szeroko, czyli brak jakiejkolwiek nawet miękkiej presji na szczepienie. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, bo ja wśród znajomych, którzy gdzieś albo pracują, albo gdzieś są blisko korporacji, no to słucham, że pojawiają się takie pomysły, czy no nie jeszcze jakieś decyzje, ale o tym się mówi, a z kolei właśnie w tych właśnie korporacjach, no jednak taki nacisk na pracownika nawet niekoniecznie w postaci jakichś oficjalnych rozporządzeń, ale atmosfery i takich sugestii, no jest spory. I podejrzewam, że no tu mogę się zgodzić z tobą, że wśród małych i średnich to tego może nie być, natomiast wśród dużych no to sobie wyobrażam, że takie sytuacje mogą być. No przecież one już są. One już są, no są słynne, no IKEA bodajże z tego co ja kojarzę zapowiedziała, że pracownicy mają być szczepieni. Chyba coś słyszałem jeszcze, jakieś sieci hoteli takiej międzynarodowej. Tak, i one będą, i myślę, że będą przez fachowców od HR-u rozgrywane też tak w sposób na miękko, tak, żeby potem można było się z tego wywinąć, jak powstaną jakieś kłopoty zdrowotne. No, słuchaj, no to jest trochę też problem w ogóle funkcjonowania tego całego systemu. No, i urzędnicy, i pracownicy korporacji będą musieli sobie z tym poradzić sami. No. Ja wiesz, jak wiesz, jestem liberałem, ja nie zamierzam na korporacjach wywierać presji, ja doradzam, zwalniajcie się i szukajcie własnego biznesu. Okej. Okay. To wracając do tego wątku państwa, o którym już wspomniałeś, to jak realnie wygląda w tej chwili pomoc państwa, czyli de facto nasza pomoc z naszych podatków dla tych małych i średnich przedsiębiorców? Wygląda różnorako, ponieważ zostało to zorganizowane bardzo wybiórczo, to znaczy regulamin został napisany w sposób nie po to, żeby pomóc wszystkim, tylko żeby pomóc pewnej części. To wygląda tak. Dość powszechna jest pomoc i to jest przewesoła historia. Ja w ogóle się dziwię, że w mediach ktoś to traktuje na poważnie. Powszechna jest pomoc 5 000 zł jednorazowej zapomogi dla przedsiębiorców. Jak ja słyszę 5 000 zł, no to przypuszczam, że w Warszawie każdy pracownik z korporacji to po prostu się śmieje, a nawet w Polsce powiatowej myślą sobie, Boże, ja bym za 5 000 może wyżyła ze 3 miesiące, a jak ci przedsiębiorcy sobie radzą z utrzymaniem kosztów i wynagrodzeń, to nie wiadomo. Tak więc to jest powszechna pomoc, 5 000. Druga część, która objęła część przedsiębiorców, to są pożyczki. To bardzo ważne, bo na Zachodzie są świadczenia bezzwrotne, a u nas pożyczki w PFR-u, które trzeba zwrócić, no można liczyć na umorzenie. Ale one też nie dotarły do wszystkich z różnych względów, najróżniejszych kruczków regulaminowych. Oceniam, że około z informacji, jakie posiadam z tych takich testów na spotkaniach, jakie robię, to około 30% przedsiębiorców jest na tyle zadowolonych ze świadczeń PFR, że oni w ogóle nie są zainteresowani akcją otwierania. Natomiast pozostała część albo dostała te świadczenia z PFR-u w takiej kwocie, że no już dawno im się skończyły i właściwie płacą ze swoich. A to może wyjaśnię, dlaczego tak jest, ponieważ ten PFR się głównie opierał o liczbę zatrudnionych, a nie o strukturę kosztów firmy.
Mimo, że państwo ma wszystkie dane o strukturach kosztów każdej firmy, bo przedsiębiorcy w plikach JPK wysyłają im dosyć szczegółowe dane do ministerstwa i oni mogą to łatwo elektronicznie obrabiać, tą swoją big datę, to oni mimo wszystko skoncentrowali się na stanowiskach pracy. I teraz, jeżeli ktoś ma wysokie koszty własne, nie wiem, wynajmy, leasingi, maszyn, na przykład w gastronomii, jeżeli ktoś zatrudniał 10 osób, a prowadził restaurację w swoim lokalu albo w lokalu wynajętym z niskim czynszem, to on jest zadowolony i liczy na kolejne PFR-y. A jeżeli ten sam restaurator zatrudniał 10 osób, ale wynajmował, nie wiem, w centrum, albo wynajmował w galeriach handlowych, albo miał bardziej rozbudowaną kuchnię, albo jeszcze nie spłacił leasingów i działało to wszystko trochę na kredycie, to on już jest pod wodą. Ten PFR mu nie pomógł. I to jest ta różnica. I oceniam, że około 30% jest zadowolonych z PFR-ów, ponieważ mieli niskie koszty własne i niektórzy nawet zarobili pewno na tych PFR-ach. A druga część, która miała wysokie koszty, nie wiem, płaciła wyższe pensje, zatrudniała lepszych kucharzy, zainwestowali więcej w swoje nieruchomości, które nie prywatne, tylko te firmowe, jakieś hotele, pensjonaty czy właśnie lokale, to ci nie, ci już są pod wodą i to właśnie ci ludzie otwierają teraz swoje firmy, bo oni już nie wierzą dalej, że te świadczenia do nich dotrą, tym bardziej, że ten kolejny PFR jest jeszcze bardziej ograniczony i zawężony do wybranych PKD i tam trzeba jeszcze spełniać dodatkowe warunki, więc ludzie już stracili wiarę w to. Mhm. Jeszcze jakbyś mógł rozszyfrować do słuchaczy skrót PFR. PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Mhm. To są instytucja państwowa, która gospodaruje, kredytuje właśnie firmy, czyli tego rząd bezpośrednio nie robi, tylko robi to PFR przez banki, też pośrednictwem banków. A dlaczego twoim zdaniem rząd pozwala na otwieranie galerii, a nie pozwala na otwieranie małej gastronomii? Ja bym bardzo prosił o zwolnienie mnie z tego typu pytań, bo ja mogę ocenić to bardzo surowymi epitetami całą tą politykę antycovidową, bo ona jest totalnie idiotyczna. I wiesz, co my mamy rozmawiać o galeriach, jeżeli zacznijmy od kościołów. A skoro kościoły są otwarte i tam uczęszcza grupa, która jest najbardziej narażona, to ta grupa trafia potem i przeciąża służbę zdrowia i te kościoły działają, to co my będziemy rozmawiać o galeriach, czy o Ikei, czy o Castoramie, wiesz, co my będziemy rozmawiać, że jak otwiera się restauracja w Cieszynie i tam jest 30 osób na sali i wpada policja i spisuje, a każdy, kto pojechał w weekend do Ikei albo do Castoramy, to wie, że te wszystkie obostrzenia, tam jedna osoba na 15 metrów czy 10, nikt tego nie pilnuje, nikt tego nie sprawdza i nigdy tam się nie pojawił żaden policjant ani urzędnik sanepidu. Nie ma sensu o tym rozmawiać. To jest pic na wodę, fotomontaż, to jest udawanie, że coś się robi. To jest idiotyzm. Nie chcę tego komentować, to jest idiotyczne. A jeżeli chodzi o tego wątku o korporacjach i rządzie, no to też jest chyba oczywiste dla wszystkich, tak? Że łatwiej jest zgnębić, 20, 30, 50 tysięcy restauratorów, niż się postawić Ikei, niż się postawić Castoramie. Te słynne, buńczuczne wypowiedzi Ziobry, że teraz to państwo będzie silne dla silnych, a spolegliwe dla słabych, niestety okazały się kłamstwem i możemy śmiało powiedzieć PiS, PO, jedno zło. No właśnie, bo wśród zwykłych ludzi pojawia się jednak takie pojawiają się takie refleksje, że no być może duży biznes, duże korporacje po prostu mają duże, lepsze relacje z tymi, którzy podejmują decyzję, co zamknąć, a co nie. Nie, to nie jest kwestia racji, to jest kwestia odpowiedzialności. Na przykładzie, jest Stowarzyszenie Inwestorów Galerii Handlowych, czyli firm dużych funduszy, które sobie tam inwestują w te galerie, je budują i oni, na wiosnę było to bardzo widoczne i oni są pod taką presją. Otóż zgodnie z Polskim Kodeksem Cywilnym w przypadku znaczącej zmiany środowiska gospodarczego można wypowiedzieć umowę. Wszyscy właściciele w galeriach handlowych podpisują właściwie nie umowy najmu, tylko to są 5- albo 10-letnie kontrakty.
że jeżeli zrywasz ten kontrakt, to jesteś zobowiązany zapłacić wszystko do końca tego kontraktu. Nie ma, czy ty wynajmujesz, czy nie wynajmujesz. Tam nie ma wypowiedzeń. To jest kontrakt, umowa na czas określony bez wypowiedzenia. I można ją zerwać, jak się zmienia to środowisko. I teraz galerie robią wszystko, żeby nie stracić tych kontraktów, ponieważ te kontrakty też zabezpieczają kredyty, które były brane pod budowę i tam cała ta mechanizm finansowy opiera się właśnie o tych kontraktach. No i teraz te galerie mają bardzo prosty system udowadniania szkodliwości działań rządu. Nie jakieś utracone korzyści, tylko oni tracą kontrakty, tracą zabezpieczenia finansowe i te fundusze międzynarodowe mogą razem wytoczyć polskiemu rządowi taki proces, jaki wytoczyło Eureko o PZU. I to, że tutaj Morawiecki z Ziobrą wysyłają do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, żeby Trybunał uznał, że działania rządu przeciwdziałanie rządu wobec koronawirusa nie upoważnia przedsiębiorców do składania roszczeń, to oni sobie mogą takie konstrukcje tworzyć tu, wewnątrz krajowo. Ale nikt w Polsce się o tym nie mówi, ale rząd o tym wie. Każde polskie przedsiębiorstwo jest też przedsiębiorstwem unijnym. I to, że oni sobie tutaj tworzą jakieś tam trybunały i będą sobie przykrywki robić, to nie ma znaczenia, bo te fundusze działające w Polsce jako polskie spółki też, polskie w sensie zarejestrowane w Polsce, one sobie mogą pójść, skomasować roszczenia i jedna kancelaria z dobrymi układami w Brukseli przeprowadzi tę sprawę tak samo jak Eureko i będzie musiał Morawiecki za wszystko zapłacić bez dwóch zdań, bo cokolwiek będzie w polskim prawie, to ostatecznie się oprze o Trybunał Europejski i przegrają. I oni po prostu z tego względu, nie dlatego, że tam jest jakiś lobbying, ja w to nie wierzę, bo środowisko PiSu absolutnie nie ma dobrych relacji na pewno z zachodnim kapitałem, to wątpię. Natomiast raczej to jest właśnie ta obawa o prawo europejskie, o ochronę ze strony Trybunału Europejskiego, że te duże firmy międzynarodowe lub ogólnoeuropejskie po prostu wydębią, mówiąc brutalnie, odszkodowania. A polskich firm to nie przejmują się. To jest ta różnica. Jasne. To kolejne pytanie. Jak byś skomentował fakt, że media z twarzy akcji Otwieramy zrobiły człowieka, który twierdzi, że COVID to przyjemna choroba? Mówię o wspomnianym na początku naszej rozmowy panu Sebastianie Pitoniu z inicjatywy akcji Góralskie Veto. Pojawia się po prostu pytanie, czy pan Pitoń nie zrobił przedsiębiorcom niedźwiedziej przysługi, mówiąc takie rzeczy. Słuchaj, Rafał, ja powiem tak, bo trochę prowadzisz mnie tutaj na bardzo trudne dla mnie tematy. Ja powiem tak, nie uważam, że pan Pitoń jest twarzą akcji Otwieramy. Zresztą on się nawet nie posługuje określeniem Otwieramy, tylko Góralskie Veto. My próbowaliśmy z nimi prowadzić rozmowę, żeby ta akcja szła pod wspólnym logiem. Ale właśnie z uwagi na to, że ich stanowisko jest... szukam takiego odpowiedniego słowa, żeby oddać ani nie za mocno, ani nie za słabo oddać właściwie. Ich stanowisko jest w naszej ocenie niebezpieczne dla przedsiębiorców. Mocno dyskusyjne, rozumiem. Znaczy, sama akcja jest bardzo dobra, ale rozszerzona argumentacja niestety prowadzi w kierunku takiej partii, którą wszyscy znają, Konfederacja. Nie da się ukryć, że ogromny sukces strajku przedsiębiorców w promocji akcji Otwieramy no nie jest solą w oku tym partiom, które się zwą niby antysystemowe i Konfederacja sobie właśnie wymyśliła te góralskie weto i te weto bałtyckie, teraz jest weto, bo oni po prostu nie chcą wspierać naszej akcji, nie chcą wspierać przedsiębiorców, tylko chcą na tej akcji społecznej swoją pieczeń przygotować i my widząc jakby, że to oczywiście, że ja nie chcę też skrzywdzić pana Pitonia, broń Boże, bo ja wiem, że górale potrzebują otwarcia, potrzebują wolności gospodarczej i ja całym sercem wspieram tą akcję, natomiast no właśnie, że z uwagi na to, że tam wkradły się tematy,
które nie są ściśle związane z tym, co ja powiedziałem ci na samym początku, że my promujemy działanie legalne, to nie jest błąd. A oni chcą to przedstawiać jako błąd przeciwko rządowi, podpuszczony przez media. Zaczyna się robić z tego polityka. My się z tego wycofaliśmy, tak? Bo za dużo jest w tym takiego medialnego szumu politycznego i śmierdzi partiami politycznymi. My robimy akcję legalną. Otwieramy, doradzamy przedsiębiorcom, jak legalnie otworzyć. Nie robimy z tego szopki. Ale jeszcze raz podkreślam. Ta inicjatywa idzie w dobrym kierunku. Nie zwracałbym uwagi na te wypowiedzi pana Pitonia dotyczące kwestii COVID-u, bo one są pobocznym tematem. No tutaj mi włącza się duch obywatelski. Ja bym tutaj zrobił małą korektę do twojej wypowiedzi, żeby to może nie nazywać polityką, bo polityka w dobrym z tego słowa znaczeniu jest dbałością o dobro wspólne, to jeżeli już używać terminu polityka, to bardziej polityka partyjna czy partyjniactwo tutaj się wkrada, bo polityka, no jednak powinniśmy dbać o to, żeby inaczej ją definiować, niż definiować ją chcą aktualne na przykład grupy partyjne. To jest racja i tak, no dziękuję ci za tą korektę. Chodzi o to, że partie polityczne, jak widzą ruch społeczny, a strajk przedsiębiorców właśnie, a szczególnie może ta akcja Otwieramy jest akcją społeczną, no jak widzą takie zainteresowanie społeczne i tak ogromne poparcie, no to próbują na tym ugrać swoje punkty. No i być może ktoś się daje na to nabrać. Ja absolutnie tutaj też nie chciałbym być odebrany, że ja stwierdzam, że pan Pitoń jest jakby tutaj świadomy tego, w którą stronę idzie. Ja tylko stwierdzam, że ogólnie brzydko pachnie tam partiami jedną szczególnie. Jasne. To kolejne pytanie. Jak zwykły Kowalski może wesprzeć akcję Otwieramy? Ja zawsze powtarzam też, wszystkim i też tobie powtórzę, że generalnie akcja Otwieramy to jest akcja, to nie jest akcja ani polityczna, ani to nie jest akcja typu Powstanie Warszawskie, gdzie my tu mamy ginąć pod mandatami i pałkami policyjnymi. To jest akcja wolności ekonomicznej. I teraz wszyscy przedsiębiorcy, którzy otwierają, oni nie otwierają po to, żeby zademonstrować swój sprzeciw wobec PiS, tylko otwierają po to, że czując, że prawo stoi po ich stronie, chcą prowadzić biznes, chcą zarabiać pieniądze. Nie ma biznesu bez klientów, tak więc wszyscy, którzy czują, że chcą dołożyć swoją cegiełkę do tego oporu przeciwko PiS-owi, czują, że trzeba walczyć o wolność, to teraz nie jest czas, żeby chodzić na demonstracje. Teraz jest właśnie czas, żebyśmy zademonstrowali jako konsumenci, idąc do tych otwartych punktów i po prostu wydając nam pieniądze. I to wszystko. A gdyby u tych ludzi, którzy no, wahają się, czy mają iść pójść za twoim apelem, pojawiła się obawa, wahają się, ponieważ pojawia się obawa w kontekście nakładanych kar, mandatów, czy możesz tu jakoś ludzi uspokoić, czy tak, jakoś powiedzieć, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o temat mandatów i kar? Ale pytasz mnie konkretnie o kary dla klientów czy dla przedsiębiorców? Trudno mi sobie teraz wyobrazić, co się będzie działo w takich lokalach, gdzie klienty... No to mów. O co mnie dokładnie pytasz, bo albo się rozwinę w jedną stronę, albo w drugą. O klientów, czyli o poparcie dla Otwieramy. Tak, to jest bardzo ważny temat, to też przedsiębiorcy to szeroko o to pytają i my mamy też bardzo jasne wyjaśnienie na ten temat, zgodne z prawem. Otóż ograniczenia dla klientów obowiązywały na wiosnę. Wszyscy je pamiętamy w gastronomii, że tam co drugi stolik i tak dalej. Hotele nie miały żadnych ograniczeń już w końcówce wiosny. I na jesień, wprowadzając te bezprawne ograniczenia działalności gospodarczej, wprowadzono je tylko, zapisy, które są w rozporządzeniach, dotyczą tylko prowadzących działalność gospodarczą. I teraz, jeżeli chodzi o obywateli, ograniczenia sanitarne dotyczą tylko przestrzeni publicznej.
ciągów komunikacyjnych, ulice, drogi, instytucje publiczne, muzea, dworce i tak dalej. Infrastruktura publiczna. Natomiast nie ma ograniczeń w zakresie właśnie naszych wizyt. Nie wiem, jak idziesz do kogoś do domu, nie musisz nosić maseczki, nie ma takiego rozporządzenia. Jak idziesz do restauracji, też nie ma już żadnego rozporządzenia. Czyli czy idziesz do hotelu, czy idziesz na dyskotekę, nie ma rozporządzeń w tym zakresie. Więc od strony prawnej policja nie może zrobić nic. Jedynym obiektem ich zainteresowania jest właściciel, przedsiębiorca, który otwiera. Ludzie, którzy są na miejscu, postępując w sposób naturalny, działają absolutnie legalnie. To przedsiębiorca, jeżeli chce, może wprowadzić dobrowolnie, bo też nie ma żadnego nakazu, jakieś instrukcje dla klientów i prosić ich, nie wiem, o coś, o zachowanie dystansu, o jakieś maseczki w jakichś określonych sytuacjach, ale to już jest regulacja prawna przedsiębiorcy i nawet w tym wypadku policja też nie może ingerować. A więc nic nie ryzykują klienci, odwiedzając otwarte restauracje, odwiedzając otwarte kluby, czy jeżdżąc do hoteli, albo jeżdżąc na nartach. Wszystkie przekazy medialne, tu też chciałbym uczulić, wszystkie przekazy medialne o tym, że oni tam wystawiają jakieś mandaty, to są fake newsy. My to już sprawdziliśmy. Otóż Generalny Inspektorat Sanitarny oraz Komenda Główna Policji wysyłają do PAP-u fake newsy właśnie o tym, że jakieś tam kary są powystawiane dla tych przedsiębiorców i tak dalej. My zweryfikowaliśmy wszystkie te sprawy i nie ma żadnych kar. Wręcz przeciwnie, w kilku przypadkach mamy wręcz decyzję pisma z prokuratury i z sanepidu, że nic, że umarzają postępowania i ani przedsiębiorcy, ani klienci nic nie mają żadnych konsekwencji. Niestety media publiczne działają w obecnych czasach tak, jak działają. Pobierają te dane z PAP-u i powielają je w swoich serwisach, powielając w ten sposób fake news. Kończą. Nic klientom nie grozi. Super. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiejszym gościem Państwa i moim w audycji Czy Masz Świadomość był Paweł Tanajno, jeden z liderów inicjatywy Strajk Przedsiębiorców, inicjatywy Otwieramy. Pawle, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, Rafał, i dziękuję wszystkim słuchaczom za poświęcony czas. Do zobaczenia w Wolnej Polsce. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy Masz Świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!